Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo szybki obiad i bardzo prosty, bez jakiegoś nakładu wielkiego pracy. Będzie to kurczak w worku. Ale oczywiście w takim worku, w którym można piec. Wiecie, taki o. Taki worek właśnie. I w tym dzisiaj zapakujemy trochę warzyw i kurczaka. Zobaczcie, mam przygotowane tutaj 3/4 z kurczaka oczywiście. I poprzecinam je teraz na 2 części. I wrzucę na razie do miski, bo muszę przyprawić. I teraz tak, do kurczaka oczywiście sól. Majeranek, tak po naszemu. 2-3 łyżeczki czerwonej papryki słodkiej. Wrzucę 2 takie czubate. 0,5 łyżeczki pieprzu cayenne. Dla pikantności. I oczywiście czarny pieprz grubo zmielony czy roztarty w moździerzu. Można to zrobić w domu garnkiem. Po prostu nacisnąć i porozcierać. Wetrę 3 ząbki czosnku. Jak mamy wyciskarkę, to wyciskarką. Ja jakoś nie lubię tych wyciskarek, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że za dużo czosnku w nich zostaje później na koniec. A na tarce ścieram wszystko. Teraz wleję trochę oliwy. I dokładnie kurczaka ponacieram. Żeby wszędzie przyprawy dotarły. Po takim masowaniu kurczaka i pieprzu cayenne należy dobrze umyć ręce, żeby czasem nie dotknąć się tu i ówdzie. Znaczy się o oczy, jak będą swędziały, bo może bardziej piec później jak swędzieć. Teraz pokroję warzywa. Zobaczcie, mam tutaj taką małą cukinię. I kroję ją w taką grubszą kostkę. Teraz wkroję 2 marchewki. Jedną pietruszkę. Z pietruszką ostrożnie, bo to towar deficytowy. I teraz kilka młodych ziemniaków, dobrze wyszczotkowanych. Warzywa pokrojone. I oczywiście też musimy je troszeczkę przyprawić. Sól, trochę pieprzu, troszeczkę suszonego tymianku i oliwa. Dokładnie mieszamy. No i teraz przyszedł czas, żebyśmy to wszystko wrzucili do jednego wora. To jest worek o pojemności 5 litrów. I wrzucamy trochę warzyw kurczaka, trochę warzyw kurczaka na przemian. Aha, i zobaczcie, mam tutaj jeszcze perłowe cebulki, które też dorzucimy. A i pięknie pachnący, świeży lubczyk. A więc wkładamy najpierw trochę warzyw, teraz kurczak. Znowu warzyw. Znowu kurczak. Teraz wsypię garść cebulek. Teraz lubczyk. I resztę cebulek.
zawiązujemy. Oczywiście w komplecie są takie zaciski. No właśnie, one się nadają. Dlatego ja użyję dratwy do mięsa. Już mam sprawdzone. I teraz zrobię kilka dziurek. A dziurki po to, żeby czasami nie trzeba było w piekarniku sprzątać dłużej, niż gotuje się ten obiad. I tak przygotowane mięso z warzywami wkładam do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni na jakieś 65 minut. I kurczak gotowy. Zobaczmy, co w środku. Wow, jaki aromat, taki zwykły kurczak z takimi zwykłymi warzywami, a jak obłędnie pachnie i tylko godzina w piekarniku. Teraz to odstawię i nałożę na talerz, zobaczcie. Teraz kurczak. Można jeszcze oczywiście wcześniej przeciąć worek, podkręcić troszeczkę temperaturę i delikatnie zrumienić. Ja tego nie zrobiłem, bo mi się po prostu nie chciało. Próbujemy. Warzywa mięciutkie. Zobaczcie, kurczak. Te worki są po prostu rewelacyjne. Zobaczcie, jaki kurczak jest soczysty i mięciutki. Nie jest w ogóle wyschnięty. Niebo w gębie. Zobaczcie, jakie są ziemniaki mięciutkie. O. I tylko godzina. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i pamiętajmy, gotujemy szybko, tanio i smacznie. Jakbym z pieca takiego prawdziwego wyciągnął. Wow.